Boże. Halo, halo, ale kto to zakłóca tutaj dzisiejszy spokój? Dzień dobry. Dzień dobry. 14. Co? Jaki to dzień? Nie rozumiem. Że, a, nie, tak, że Boże nie. Narodzenie, zapomniałem. Pójdę nie, no dobrze, sobie. Dobrze, no pamiętam, no walentynki są. Dzień dobry, dzień dobry. No, mam dla ciebie prezenty. Może sprawiałem wrażenie, że ja tam nic nie planuję i tak dalej, ale prawda jest taka, że też mam dla ciebie prezent i tylko musimy gdzieś pójść. Dobra, Emilka, musisz iść za mną. Musisz iść za mną, bo to jest bardzo ważne. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Najpierw musisz pójść się przygotować. Przygotuj się po prostu na małą podróż. Ja, w jaki sposób? Nie, ale nie idziemy tam do tego zimowego, co? Nie, spokojnie, nie. W ogóle nie tam. Idź do siebie na chatę, przygotuj się. Jestem tam za 2 minuty i lecimy dalej, dobra? Przygotuj się, weź tam jakieś podstawowe rzeczy, które potrzebujesz ze sobą, takie, żebyś się czuła po prostu komfortowo i za chwilę tam jestem i lecimy dalej, okej? Okay? Tylko dobrze, się przygotuj, dobrze. Nie? Tak? Dobra, to widzimy się za chwilę. Trzym się, ja muszę iść jeszcze jedną rzecz załatwić tylko. Dobra, widzowie, dobra. Jesteśmy, prawda, dzień walentynek. Dzień wielki, dzień, w którym musimy, prawda, zabrać Emilię na tą kolację, którą przygotowaliśmy na górze i którą przygotowywaliśmy z Dave'em. I teraz bardzo ważna rzecz jest taka, że Dave zrobił taki film, nie wiem, czy widzieliście, w którym trollował mnie, że tam podrywa Emilię i tak dalej, i powiedział mi na koniec filmu, że ma wobec mnie dług po prostu, że przeprosił za to i że może coś zrobić. I uznałem, że jest idealny moment teraz na to, żeby właśnie to wykorzystać, więc idę do Dave'a poprosić go o to, żeby był kelnerem na tej właśnie naszej rance. Mam nadzieję, znaczy rance tej kolacji walentynkowej, jakkolwiek chcecie to nazywać, nazywaj się. W każdym razie jestem przy domku Dave'a. Puk, puk, puk. Halo, czy jest tam ktoś na górze? Halo, halo. Halo, policja? Halo, nie policja. This is tylko me, only me. Dobra, jestem trochę na bakier z papierami, no. Słuchaj, co, dobra, nieważne. Powiedziałeś mi, że masz dług wobec mnie za ten troll, tak, prawda? Tak, mam, no. I no. Mam prośbę. Nie zatańczę dla ciebie. Nie o to chodzi, nie. Potrzebuję po prostu, żebyś był... No bo jest ta kolacja dzisiaj, nie? Już Emilia się przygotowuje i zaraz ją biorę. I potrzebowałbym kelnera. Okej. Który będzie przynosić nam jedzonko, jakieś tam, wiesz, będziemy sobie próbować jakiś kurczak. Dobra, mam kurczaka. Strój nawet. O! Masz strój? Dobra, mam strój, świetnie. I wiesz, i stary, bo ja jestem mistrzem w freestylowaniu wierszyków jakichś tam i tak dalej, więc ja to zrobię, ale ty jesteś za to mistrzem w tych tekstach na podryw, nie? Jakbyś mógł tam kilka takich przygotować, nie? Takich i tak mi jakoś kulturalnie podrzucić je w trakcie, żebym je po prostu powiedział, nie? Wiesz, o co chodzi? Przygotujesz coś? No dobra, damy radę. Ja zestresowany leć troszkę. Leć na miejsce, ja będę tam już czekał przebrany. Tak? Dobra. Tak, to do zobaczenia. Lecimy. Na miejscu w takim razie. Do zobaczenia, let's go. Dobra, widzowie, lecimy jeszcze tylko po prezencik, bo ja zostawiłem prezent u siebie na chacie w tej beczce, przecież sobie przypomniałem teraz. Musimy to zabrać, bo Emilia dała mi prezent tutaj. Jak, prawda, chcecie zobaczyć, jak mi to dawała, no to koniecznie wbijcie do niej na odcinek, no bo tam była poprzednia część, prawda, tego, jak ona mi to właśnie dawała. O, drzwi mi się chciało otworzyć, ale dziwne to było. Dobra, bierzemy prezenty, które tutaj mamy przygotowane dla Emilii i będę musiał jej to wszystko dać. Dobra, czy jestem gotowy, czy ja mam wszystko, czego potrzebuję? Dobra, odłożę te prezenty, co ona mi dała, tego nie potrzebuję na razie. Pójdziemy po prostu z tym, co mam dla niej. I te rzeczy jakieś, te syfy, dobra, to też odkładam, tego też nie chcę. To odkładam, narzędzia też nie potrzebuję. Weźmiemy sobie po prostu te dwie rzeczy. Albo wiecie, co narzędzia wezmę, ale to tak kulturalnie po prostu, żeby one nie były na pasku. Tylko jakby gdzieś tam się przydały w trakcie, przypadkowo. Dobra, idziemy po Emilię. Zobaczymy, czy już jest gotowa na tą wyprawę. I ja jestem mega zestresowany, ale jakoś to będzie. Dobra, uwaga. Puk, puk, halo? Dzień dobry. Witam, już jesteś jestem gotowa chyba. Tak? No to zapraszam, tak. Musisz iść za mną po prostu przed siebie i droga jest trochę ciężka, ponieważ nie ma łatwych dróg do fajnych miejsc, wiesz, o co chodzi, nie? Zawsze, żeby każda dojść droga do miejsca. Jest kręta, no. Każda droga prowadząca do sukcesu jest ciężka po prostu. I ta droga również. Ta droga również należy do cięższych, rozumiem. Ale nie jest... W dwójkę damy radę. W dwójkę damy radę na pewno, nie? Więc nie tutaj musimy, prawda, powspinać się troszkę. Nie, no właśnie, to jest podróż jak hobbita, wiesz, przez wszystkie te krainy. Z powrotem, no. Tak, rozumiem. Tam i z powrotem, z tym, że my idziemy tam, a z powrotem już wracać nie będziemy chcieli. Okej. Dobra, słuchaj, musisz zamknąć oczy i patrzeć się w dół teraz. Ciągle. Zamknąć oczy, okej, tak, okej, okej, okej. I stresuję, nie wiem, gdzie ty idziesz. No, dobrze idę? Dobrze, okay. Teraz idź tu za mną, widzisz moje nogi? Widzisz tak, moje nogi, patrzę ciągle w dół, patrzę ciągle w dół, dobra, okay. Uwaga. I otwórz oczy. Okej.
Jedyny minus jest taki, że tutaj gdzieś lekko moby czasami... Wow! A to jest nasz kelner! Witam was serdecznie w waszej najlepszej randce życia. Dokładnie. A przed wami ja, czyli Dave Kelner, zaprowadzi was tą magiczną podróż. Zasiądźcie swoimi szanownymi czterema literami na tych krzesłach. Okej. Które przygotował sam Gibson dla ciebie, to jest wyjątkowy dzień. Co państwo sobie życzą? Pierwsza możesz zamówić. A ja nie wiem, a co jest, jakie mamy menu? Dobra, wszystko jest mówię, już mówię. Mówię, wszystko a więc jest. Tak. Nie wszystko, no aż tak bogacie to my nie jesteśmy. Dobrze. Marchewka przede wszystkim, tak, na zdrowe zęby. Pork chop, polecam osobiście. Popieczony ziemniak w kalafiorze i w sosie z homara. Stek w sosie śmietanowo-złotym. No i mutton. Co? No to ten mutton będzie. Muttona, dobra, a dla pana? Ja bym poprosił tego w śmietanowo-homarowym jakimś sosie. Ja rozumiem. Jasne. Jest, dobra, no, okej. Okay. Zapisuję za namówienie, czekajcie. Andrzejku, nastaw tam piekarnik. Dobra, zaraz przyjdę, dobra? Rozgońcie się. Synek, weź, masz tu wiadro, iść na tej kobiecie, coś do picia. Dobra, ale jak? Się. Ja mam. Proszę bardzo. Aha, masz, o, tak, dobra. Tak, tutaj no, lemoniada. No i przygotowałem już wcześniej. Jakże... Kurczę, co jest? Zaraz przyjdę z zamówieniem. O, jest, dobra, super. Zabrałem, no nieważne. W każdym razie... Dobra, przyszedł ten moment, Emilia. Ja muszę zrobić coś, co obiecałem, że zrobię. Muszę wyrecytować ci wierszyk. Ale ja nie mogę siedzieć w miejscu, żeby recytować wiersze. Dobra, uwaga. Ten wieczór taki piękny, kolorowy, tak jak ty tu siedząca, przyszłaś na łowy, upolować mnie, gdy pod koniec doby i wyciągać ciuchy ze swojej garderoby. Tu zabrałem się dzisiaj na ten jakże super wieczór. Zombie aż tutaj... Chcę wejść, ale spokojnie pokonam go teraz. I na sam koniec wiersza, bo rymy się kończą. Potrzebuję żarcia teraz. Let's go! No nie, totalnie w ogóle nie przygotowany z tym wierszem. Ale dobra, dziękuję bardzo. O, kurczę, moje ulubione. Zgoda, że jestem najedzony. Dobrze. Tak, tak. Jako że jest tutaj taki piękny, sympatyczny wieczór, to pozwólcie, że, bo ja tutaj muszę jeszcze wypisać rachunek, tak, więc pani... Ale to na mnie rachunek idzie. Tak. Ty nie dzielimy na dwa? Nie. Dzisiaj opłacam. Aha, dobra, no dobra. No dobra, no to w takim razie zapisuję tutaj. Czyli tak, jak się pan nazywa, na kogo firma? Na kogo firma? Szczypson. Okej. Szczypson, nazwisko Buzon. Cimoj. Dobra. Ja idę. Dobra. A bo może pan oddać rachunek. Nie! No kurczę. Ile? Ile? Weź zmień tą kwotę, trochę ci się pomyliło. O co oni to ja nie wiem, ale to jaka to jest kwota? Zmieniam. Zmień tą kwotę, ci się chyba zera pomyliły. Co to ile? Zmieniam. Okej. Okay. Już zmieniam. Dobra. No to miało być. Spokojnie, cena, troszkę zera mu się pomyliły, musiał pozamieniać, nie? Już zmieniam. Dobrze. Dobrze. Okej, okay, no więc Emilia, jest lepsza cena już na pewno napisana. Chciałbym ci powiedzieć coś. Chciałem ci powiedzieć, że lecę na ciebie jak deszcz na chodnik podczas ulewy. Wow. Wow. Co to był za dźwięk? Jakie umu w jego wykonaniu? W ogóle. To była ta rzecz, na którą czekałam cały dzień. Oddaję rachunek. Nie no, tak. Jak tam nasze... A możemy zamówić deser? O, no dobra, pan bogaty, widzę przy kasie. No, na biednego nie trafiło. Co byś chciała na deser? Na deser jest lód z marchewki. A ten, bo ja zamówiłem taki torcik.
Torcik żeś zamówił, naprawdę? Torcik zamówiłem. Musiałeś na kuchnię, no dobra, dobra. No na kuchni będzie pan Andrzej wiedział. Dobra, okej, ale to na pewno, to ty? Tak, okay, to ja. Tylko no, tutaj moby ciągle jakiś... harczą. Co to ma być? Co to za restauracja w jakiejś dziczy? Dobra, dobra, pan Andrzej, mówił się jakiś przystojny zamówił ten tort, ale ty nie wyglądasz na takiego, ale jakiś błąd w zamówieniu, dobra, zaraz to rozpustuję. Co? To było bardzo niemiłe. Dobra. No to też było niemiłe, ale to już... Co było niemiłe? No, ogólnie Dave jest jakiś taki trochę niemiły, ale nie, wiem, on po prostu, on się uczy. On dopiero... No, okay, nie wytrzymam z tymi mobami zaraz, jak mi tu zaraz będzie harczał jakiś jeden z drugim. Gdzie on jest? Ale zostawcie naszych przyszłych gości! Co ja, ty, chyba zeszłych. Boże. Dobra, proszę. Świetnie. Świetnie, że się pan wywrócił z ciastem przed stołem. No możesz... Jesteś głodna? Kelner padł twarzą w tort, ale no, wiesz co, nie jestem głodna. W sensie, no ja tam się tym... Poproszę rozpakowanie na wynos. Jakże na wynos? Nie da się tego wziąć na wynos. Panie! Jak się nie da? Ale łapę co brudzę, garnitur nowy! Nie to nie obchodzi, ja tu panu płacę. Proszę sam to pakować się, na wynos. Pakuj to do... Ty masz u mnie dług. Pakuj to do wora. Teraz masz u mnie tu, dobra. Dobra, w takim razie to będzie nowy rachunek. Dobra. A, okej, dobra. No to poproszę ten nowy rachunek w takim razie. Ale proszę zapakować na wynos, koniecznie. No dobra. No trzymaj nowy rachunek i mnie jeden... Dobra, pakuję. Znowu dobra. Rachunek? Zapakowane? No tak, bo to ten... Ja, chciałbym, no zobaczyłem nową cenę i mnie się śmiać zachciało, bo tam dodał 2 grosze tylko. Chciałem ci powiedzieć, że lecę na ciebie jak dzik na szyszki. Dobre. A. No creeper bardzo mam. No nie, tak zniszczyć nam piękny wieczór, dobra. Żeby uratować ten wieczór, żeby on był lepszy, mam dla ciebie 2 prezenty. Jeden to jest ten. Nie mam teraz. Teraz też trochę spodniałem. To jest pierwszy. Hot milk, tak nazwałem ten diament na twoją część. Okay. A tu jest drugi, bo jesteś blondynką. Okay. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Okej. Cute. Hot blond, to bardzo, dwa kryształy dla ciebie. Bo. Bardzo dziękuję. Bo osoba o takiej wartości jak ty musi mieć tylko drogie rzeczy. Bardzo dziękuję. Dobre. Jak mówisz, że mu się też podoba na kuchni. Dobra, nie. My tu mamy poszkę, nie wiem jak co, no, w tym drzewie. Dobra, no czas niestety, się skończył. Troszkę tak. Wstaje dzień i tu nam jeszcze zniszczyło się tutaj troszkę, więc nie jest kolorowo. Tak. No ale co? Ślubnej, Merry Christmas i tam... A, te... alalalala, long i... tak, prawda? You spin me right round. Szczęśliwie. Tak. No dobrze. No to dzięki, Davey, my w takim razie wracamy. No i co? Wydaje mi się, że... Jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, naprawdę. Wzruszające tak? To wszystko było. Dave tutaj też dał radę, jeżeli chodzi o kelnerowanie. Podobało tak, mi się. On się zna na robocie. To... No bardzo dobre jedzenie też. Mutton mi bardzo smakował. Serio, sztos. Tak? Jak? No, jak się nazywało dziękuję. To coś? Mutton. Nie wiem, co naprawdę, to jest, ale to nieważne. To był mój ulubiony wieczór na Paliotnowie tutaj. Mój też to był ulubiony, nie będę ukrywać. No dobrze, Emilko, w takim razie zabalowaliśmy tej nocy. Idź się wyspać. Tak. Widzimy się, prawda, następnego dnia. Jasne, się. Trzymaj się ciepło i do Kajo. Zobaczenia znowu. Pa, pa. Tak, pa, pa. Dobrze, widzowie, udało się. Jesteśmy. Udała się kolacja. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Widzimy się jutro. No i live'y są teraz, więc jutro też jeszcze kolejny live. Pozdro, widzimy się jutro. Pa, pa.